Adam Ślusarski, witam w programie Stan Bezpieczeństwa Państwa. Naszym gościem ponownie jest pan Jacek Hoga, prezes Fundacji Ad Arma. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie prezesie, w poprzednim odcinku mówiliśmy o kondycji polskiej armii z akcentem na, tam mówiąc tak po prostu, czołgi, to co ciężkie, oraz wspomnieliśmy o obronie terytorialnej. Kolejne tutaj nasze siły, powiedzmy lotnictwo. Jak pan to ocenia? Może, żebyśmy tak zrozumieli, jak to mniej więcej może wyglądać, warto spojrzeć na to, jakie są wymogi traktatowe. Otóż od 1990 roku mamy wymóg traktatowy limity, tak? Państwa w Europie się umówiły, kto ile jakiego sprzętu może mieć. I w ramach tych limitów wszyscy się zgodzili, że Polakom wolno posiadać do 460 samolotów bojowych. Czyli 460 samolotów to był ten górny limit, którego nie wolno było przekroczyć. Czyli patrząc na zdrowy rozsądek, prawdopodobnie to są okolice niezbędnego minimum, bo tak się układa traktaty. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Otóż jeśli dodamy stare samoloty posowieckie MiG-29 i samoloty F-16, to jest to około 80 samolotów i kilkanaście samolotów szturmowych, czyli mamy około 100 samolotów bojowych, przy czym traktatowo możemy mieć ich 460. A z tych 100 nie wszystkie spełniają pełne wymogi. Właściwie te pełne wymogi na dzień dzisiejszy spełniają tylko te 48 sztuk samolotów F-16. Których prawdopodobnie jest guzik, który powoduje, że są nie do użycia? Tak, to znaczy problemem jest to, że przy tak zaawansowanej technologii, jaką jest samolot czy bateria przeciwlotnicza, gdzie mamy bardzo długi program informatyczny, tak? To obsługa jest tak jak dzisiaj właściwie wszystkiego od samochodu przez komórkę właśnie po lotnictwo bojowe. Jakiś program informatyczny, jakiś software jest, który zarządza tym sprzętem fizycznym. Otóż wiemy z doniesień na przykład norweskich, Norwedzy się skarżą, że poza wiedzą wojska norweskiego, lotnictwa norweskiego, wszelkie dane z samolotów kupionych od Amerykanów są na bieżąco online przesyłane do baz danych amerykańskich. Jeżeli wiemy z publicznych źródeł, że jest ten przekaz w jedną stronę, to nie jest problemem zrozumieć, że jak jest nasłuch, to może też być możliwość w drugą stronę, a więc przekazywania poleceń do tego sprzętu, który może mieć tylne drzwi informatyczne, które umożliwiają kontrolę nad tym sprzętem. Już tak jedno państwo na świecie kupiło takie samoloty. Takie zdarzenia miały miejsce w historii i tutaj można podać dwa przykłady. W Libii w latach 80., gdzie przed atakiem lotnictwa amerykańskiego odwetowego na to państwo rządzone wtedy przez Kaddafiego, które miało systemy przeciwlotnicze kupione z Francji, z bloku wschodniego i coś jeszcze chyba ze Stanów Zjednoczonych. To wszystko zostało zdalnie wyłączone, tak? Na prośbę Amerykanów Francuzi wyłączyli swoje systemy, zdalnie Amerykanie wyłączyli swoje systemy i Libia była bezbronna. Drugi taki przykład to jest Turcja, która z samolotami F-16 właśnie prosiła Amerykanów o udostępnienie kodu źródłowego tego programu, który zarządza samolotem F-16. I po odmowie rozpoczęli program reverse engineering, czyli odtwarzania tego programu, dostania się do esencji tego, jak on wygląda, tak żeby można było go modyfikować i żeby można było zobaczyć, co tam rzeczywiście jest, tak? Czy są jakieś funkcje ukryte. Program ten trwał przez kilka lat i wiele inżynierów, naukowców biorących udział w tym programie przypłaciło to śmiercią, a to samochód wybuchł, a to był wypadek, jakieś hamulce przecięte były, uszkodzone w samochodzie. Także kilku naukowców przypłaciło to śmiercią. Kiedy program skończył się sukcesem, Turcy ogłosili, że są w stanie, dotarli do tego kodu i są w stanie go modyfikować. Amerykanie wtedy powiedzieli, no dobrze, to go wam damy. Nam go nie dali. I my nie mamy żadnego projektu, który by analizował, co w tym kodzie tak naprawdę jest. Czyli mamy coś w rodzaju konia trojańskiego. Tak. A jak się sprawa przedstawia, jeśli chodzi o helikoptery? Zgodnie z traktatami możemy mieć śmigłowców bojowych z bronią przeciwpancerną 130. Na etacie mamy ich kilkadziesiąt, ale żaden z nich od wielu lat nie ma żadnej broni przeciwpancernej, ponieważ broń poradziecka skończyły się resursy, czyli mówiąc po prostu, broń była tak stara,
że była zagrożeniem dla użytkownika i trzeba było ją wyrzucić. W związku z czym żaden ze śmigłowców wykorzystywanych aktualnie przez Wojsko Polskie nie ma zdolności zwalczania czołgów. Limit jest 130. Jeszcze te 10 lat temu 40 takich helikopterów z takim sprzętem mieliśmy, teraz nie mamy żadnego. A co jeśli chodzi o to, aby je produkować w Polsce? Bo też taka informacja, żeby gospodarkę przy okazji wzmocnić, tak, no, a tu jakoś tak kiepsko z tym. Prace przy programie KRUK, bo tak, taki kryptonim ma program właśnie pozyskania śmigłowców bojowych, są w fazie analityczno-koncepcyjnej od lat kilkunastu i nic się w tej dziedzinie nie zmienia. Przy czym trzeba tutaj podkreślić, że nie chodzi o to, żeby mieć wszystkiego jak najlepszego, jak najwięcej, tylko że musimy mieć sprzęt wystarczająco dobry, który spełni oczekiwania. Śmigłowce bojowe, szturmowe z bronią przeciwpancerną są jednym z najdroższych rodzajów sprzętu wojskowego, w związku z czym trzeba się zastanowić nad relacją koszt-efekt, czy kupienie 16-20 takich helikopterów rzeczywiście wpłynęłoby na pole walki i czy nie lepiej tych pieniędzy wydać w jakiś inny sposób, choćby właśnie na strasznie kulejącą obronę przeciwpancerną piechoty czy polskich wojsk zmechanizowanych. Myślę, że to będzie temat do naszego kolejnego spotkania. Już teraz wypada powiedzieć, że jeśli chodzi o lotnictwo, jest bardzo, bardzo źle. Jeśli chodzi o poprzedni odcinek, o którym rozmawialiśmy, chociażby o czołgach, jest tragicznie. Zobaczymy, proszę Państwa, jak to wygląda z kolejnymi rodzajami sił zbrojnych naszego państwa, więc zapraszamy już teraz na kolejny odcinek, a my się żegnamy. Gościem był pan Jacek Hoga, prezes Fundacji Ad Arma. Był to program Stan Bezpieczeństwa Państwa. Thank you.